No cześć, pokażę jak nasze dołku wyczarować takie duże serce. Zostało wykonane z włóczki Himalaya Dolphin Baby, szydełko 5 mm, poszły mi 3 motki. Zanim przejdziemy do wzoru, chciałam Wam tylko przypomnieć, że jeżeli uznacie, że jest coś za szybko albo za wolno, to możecie kliknąć w prawy róg filmiku, tam pojawi się taki trybik i po kliknięciu w ten trybik możecie wybrać sobie prędkość odpowiednią dla siebie. I jeszcze szybka informacja. Zapraszam Was również do siebie na media społecznościowe, Instagram oraz Facebook Magda i Sznurek. Zapraszam też do grupy facebookowej, grupa Magda i Sznurek. Tak należy znaleźć w wyszukiwarce facebookowej, grupa Magda i Sznurek. To jest grupa pasjonatek i pasjonatów dziergania. Zapraszam również na Patronite, po wzory których tutaj nie ma, i na Buy Coffee. To nie jest łatwa włóczka do dziergania, dlatego główną część filmiku będę dziergała na sznurku, dlatego że tam wyraźnie widać oczka. Natomiast w momencie, kiedy dziergamy tą włóczką, nawet jeżeli to nie jest ciemny kolor, to czasami mam wrażenie, że dziergałam intuicyjnie, bo nie byłam pewna, czy się dobrze wbijam. Tak więc wstęp, który nagrałam już do serca na sznurku, jest zrobiony z magicznej pętelki. Ale tutaj z tej włóczki magicznej pętelki dobrze się zrobić nie da, dlatego że ciężko ją później ściągnąć. Dlatego teraz, zanim przejdziemy do dalszej części dziergania i pokażę na sznurku tą magiczną pętelkę, to tutaj pokażę, jak radzę sobie z taką trudną włóczką właśnie do ściągnięcia. Zamiast magicznej pętelki robię 3 oczka łańcuszka. Na palec wskazujący nawijam sobie włóczkę tak, żeby się skrzyżowała, przytrzymuję ten kciukiem to łączenie, ściągam z palca, wkładam w środek tej luźnej pętelki nitkę od motka, wyciągam i teraz łapię za końcówkę i ściągam, łapię za nitkę od motka i też ściągam, nawet to ściągnięcie jest ciężkie, bardzo tempo idzie ta włóczka. Robię sobie normalne małe oczko, nie luzuję specjalnie, na tym oczku będziemy później pracować, ale wystarczy jak jest małe. Potem narzut, przerabiam i teraz łapię. I teraz wbijam się w to pierwsze oczko i wykonuję pierwszy półsłupek. Teraz drugi półsłupek. Teraz trzeci półsłupek. Czwarty, chowa mi się od razu supełek. Piąty. No i ostatni, szósty. Tak więc nie pracuję na magicznej pętelce na tej włóczce, tylko na oczkach łańcuszka i zobaczcie, jak jest ładnie ściśnięte. I teraz jak będę przechodziła do kolejnego rzędu, to tutaj sobie wkładam nitkę i będę pracować dalej. A to jak pracuję dalej, pokazuję już na sznurku, no właśnie po to, żeby było widać te oczka, bo tutaj jest tylko puchatość. Zaczynamy od magicznej pętelki i ja robię w ten sposób, że do wnętrza dłoni wkładam sobie końcówkę tak, żeby była przy małym palcu. Natomiast na dwa środkowe palce nawijam sznurek tak, żeby się skrzyżował. Przytrzymuję krzyżyk. Pod pierwszą tą naprężoną nitkę biorę haczyk do dołu z szydełkiem i przeciągam nitkę od motka. Wyciągam palce. I teraz narzut. Przeciągam przez tą luźną pętelkę, którą mam na szydełku. To jest pierwsze oczko. Wyciągam teraz z kółeczka tą końcówkę. Będziemy nawijać i na kółko, i na tą końcówkę. To jeszcze nie jest półsłupek, tylko oczko. Teraz zrobimy pierwszy półsłupek. Robimy go w ten sposób, że do kółka wkładamy szydełko, przeciągamy nitkę, łapiemy ją najpierw, przeciągamy na drugą stronę tego kółka. I teraz mamy dwie pętelki na szydełku, które przerabiamy nitką. To jest pierwszy półsłupek. Ja sobie jeszcze tutaj zawsze trochę ściągam nitkę. O, i teraz półsłupek kolejny, czyli nurkuję, przeciągam nitkę na tą zewnętrzną stronę, narzut, i przeciągam nitkę przez dwie pętelki. Nurkuję, ciągnę nitkę. Przeciągam przez kółko, mam dwie pętelki, robię narzut, przeciągam. Mam już 3 półsłupki, 4, 5, 6. Teraz zaciskam kółko,
Będziemy dziergać spiralą. Ja ją troszeczkę inaczej robię, bo zazwyczaj możecie zaobserwować na filmiku, że od razu robimy półsłupek zamiast zamknięcia, tutaj zamiast na przykład oczka ścisłego i zostaje tutaj takie coś brzydkiego. Ja robię to inaczej, więc pierwszy rząd najpierw w spirali zamykam oczkiem ścisłym, czyli wbijam się pod pierwsze oczko. Jeszcze raz to pokażę. Tu jest ostatnie oczko, tu jest pierwsze. Pod to pierwsze poziome wbijam się. Zahaczam nitkę i przeciągam przez oczko, w które się wbiłam i przez pętelkę, którą mam na szydełku. I dopiero tutaj będę robiła, zacznę robić spiralą. Dzięki temu mam ładne, małe kółeczko, które jest super ściśnięte i nie ma tej przerwy, która mi się nie podoba. Więc rząd pierwszy wygląda w ten sposób u mnie. No to zróbmy teraz rząd numer 2. W rzędzie numer 2 każde oczko przerabiamy podwójnie. Ja robię tak, że wbijam się najpierw w kolejne oczko. Przeciągam nitkę i robię normalnie półsłupek. I teraz w tym samym oczku jeszcze jeden półsłupek, ponieważ każde oczko, które mamy tutaj na okręgu, będziemy przerabiać podwójnie, czyli mamy dwa półsłupki. Teraz 3 i 4. Teraz 5 i 6. Następnie 7 i 8. I tutaj 9 i 10. Zostało nam ostatnie oczko. Widać, że ono jest płaskie, nieprzerobione. I tutaj wbijamy 11 i 12 oczko. W ten sposób uzyskujemy takie gładkie, delikatne przejście do kolejnych rzędów właśnie ślimakiem. Moim zdaniem ten sposób jest najładniejszy, dlatego go stosuję. Zanim zaczniemy rząd numer 3, to pomiędzy właśnie tym 12 półsłupkiem, który teraz zrobiliśmy i mamy tu jeszcze szydełko, a pomiędzy tutaj tym pierwszym wkładamy znacznik i będziemy teraz od tego miejsca zaznaczać sobie właśnie każdy następny rząd. Teraz jak postawimy półsłupek o tutaj, to już będzie półsłupek, który będzie należał do trzeciego rzędu. Czyli tak, mamy zrobiony teraz rząd numer 2, zaczynamy z rząd numer 3. Z każdym rzędem będzie nam się pojawiać dodatkowy pojedynczy półsłupek. Na pewno znacie ten schemat kółka, gdzie każdy rząd to dodatkowo półsłupek. Czyli tak, jak tutaj mieliśmy podwójne półsłupki, to teraz pojedynczy nam się pojawi, więc będzie tak, taki schemat. Pojedynczy, podwójny, pojedynczy, podwójny, pojedynczy, podwójny. W każdym kolejnym rzędzie będzie znów rosło nam o jeden ten półsłupek, o którym wspominam cały czas. Zacznijmy. Pierwszy półsłupek w pierwszym oczku, w kolejnym dwa, w następnym jeden i znowu dwa. I tak naprzemiennie cały czas. Jeden, dwa, jeden, dwa, jeden, a potem dwa. Jeden, dwa. Jeden, a potem dwa. I w ten sposób uzyskamy łącznie 18 półsłupków. Jeden, i tu już, patrzcie, jest nitka, więc wiem, że tu zacznie mi się następny rząd. Pyk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Zgadza się. Rząd numer 4, nitka musi być teraz w tą stronę u mnie i teraz pojawia się właśnie ten dodatkowy półsłupek pojedynczy, czyli robimy 1, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2 i tak dalej. Łącznie powinniśmy uzyskać 24 półsłupki. Pierwszy, drugi, pojedynczy i teraz podwójny. Tu 2. I znowu jeden, jeden w następnym, a tutaj dwa. Raz i dwa. I znowu raz
I raz, i dwa. No i tak do końca rzędu. Czwarty rząd gotowy, więc zaczynamy piąty. Przekładam sobie znacznik, tak żeby był cały czas u mnie widoczny. Znowu dokładamy jeden pojedynczy półsłupek. To oznacza, że teraz będziemy robić takim sposobem. 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 i tak dalej do końca rzędu. W sumie uzyskamy 30 półsłupków. Czyli tak, pierwszy półsłupek pojedynczy, drugi półsłupek pojedynczy, trzeci półsłupek pojedynczy i teraz tutaj dwa półsłupki. Raz i dwa. Jeden, 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 no i tutaj dwa. No to dziergamy 30 półsłupków. Rząd piąty gotowy, więc teraz znacznik w tą stronę. Dodajemy znowu jeden pojedynczy półsłupek, czyli mamy teraz schemat następujący. 1, 1, 1, 1, 4 razy 1 i 1 podwójny. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, a następnie podwójny. Łącznie uzyskamy 36 półsłupków. Tym schematem, który teraz pokazałam, będziemy jechać aż do 11 rzędu. Dopiero w 12 rzędzie wprowadzimy tylko na chwilę, że tak powiem, jedną modyfikację po to, żeby wyrównać nasz okrąg, bo on za chwileczkę będzie tworzył takie kąty, takie rogi, no nie wiem jak to nazwać. Będzie to wielokąt, a nie koło, na pewno nie będzie to takie równe, idealne. Więc do 11 rzędu będą Wam się pojawiać w tych miejscach, gdzie mamy podwójne półsłupki. O, takie już widać, takie czubki i do 11 rzędu tak właśnie ma być, więc tym się nie przejmujcie. W 12 rzędzie pokażę, jak to zmienić. Natomiast, żeby była jasność, ile półsłupków w każdym rzędzie do tego 11 rzędu musi być, ja tutaj wszystko opiszę, proszę sobie zerknąć, myślę, że zaoszczędzę w ten sposób Wam czasu i oglądania tego, że z każdym rzędem pojawia się teraz jeden dodatkowy półsłupek i potem znowu dodatkowy półsłupek i tak dalej. To już jest jasne, że cały czas dziergamy tym samym sposobem, więc dziergamy teraz do 11 rzędu. Tutaj czytamy, jakie powinny być liczby w sumie na każdym okręgu, przy każdym rzędzie i w 12 rzędzie powiem, jak to wszystko ładnie skorygować. Tak wygląda nasza robótka, kiedy właśnie zrobimy 11 rząd. I teraz ten rząd 12 lekko zmienimy po to, żeby te nasze rogi, które tutaj nam wyrosły, zlikwidować. O, jak macie już za krótki ten znacznik, to zawsze możecie lekko pociągnąć i zobaczcie. No, myślę, że wygodniej się przekłada przy większych robótkach niż te plastikowe czy metalowe. Zacznijmy rząd numer 12. W tym rzędzie zrobimy podwójny półsłupek gdzieś tutaj po prostu po środku. Dzięki temu, że on nie będzie o tu, 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 tylko go przesuniemy, to troszeczkę nam się to wyrówna. Więc teraz robimy 5 pojedynczych półsłupków. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty i tutaj jako szósty dajemy podwójny półsłupek, jako w szóste oczko. Pięć pojedynczych, jedno szóste i teraz, jedno szóste, jedno podwójne i teraz tutaj dajemy teraz 10 pojedynczych półsłupków. Pierwszy, drugi pojedynczy, trzeci pojedynczy, czwarty pojedynczy, piąty pojedynczy, szósty pojedynczy, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty. O, już trochę jest lepiej. I teraz po dziesiątym pojedynczym podwójny półsłupek w jednym oczku. I znów lecimy według schematu, czyli znowu 10 pojedynczych i jeden podwójny. 3,
5, 6, 7, 8, 9 i 10 i podwójne. Raz i dwa. Produkujemy dalej. Gotowe? Ten rząd w sumie powinien dać nam 72 półsłupki. Tutaj na samym końcu, o, tutaj na środku był podwójny półsłupek, a potem tutaj pojedynczych 5 półsłupków i znacznik. Teraz przed nami rząd 13. To będzie rząd, gdzie ostatni raz robimy już te półsłupki pojedyncze i dodajemy ten jeden dodatkowy, czyli mamy 11 półsłupków pojedynczych, jeden podwójny, 11 pojedynczych, jeden podwójny. A gdy już zrobimy ten 11 rząd, to 3 następne to będą już tylko półsłupki pojedyncze. Więc tymczasem zaczynamy. Najpierw znacznik i teraz robimy opa, pierwszy pojedynczy, pierwszy z 11, potem jeden podwójny, 11, podwójny, 11 pojedynczych i tak dookoła rzędu. Rząd 13 gotowy, 78 półsłupków i teraz rząd 14, 15 i 16 to jest powtórzenie rzędu 13, czyli każdy z tych trzech kolejnych rzędów, które teraz będziemy dziergać, będzie mieć 78 półsłupków. Więc dziergamy teraz same pojedyncze półsłupki. Lekko zacznie nam się to wywijać w taką miseczkę i dobrze, później sobie odwrócimy w tą stronę. I będziemy dziergać dalej. Już mogę teraz powiedzieć, że potem, kiedy zrobimy rząd 14, 15 i 16 i każdy z nich będzie mieć 78 półsłupków, powtórzę tak na wszelki wypadek, to odcinamy tą końcówkę i zaczynamy dziergać od początku drugą część serca, zaczynając właśnie od pierwszego do 16 rzędu. Będziemy wszystko powtarzać drugi raz. Tymczasem zabieramy się za pracę. Tego drugiego już okręgu nie będziemy odcinać od motka, bo nam się przyda już ta nitka, będziemy nią prowadzić kolejne rzędy. Teraz na razie nie myślimy o tym, tylko myślimy o tym, aby wydziergać same pojedyncze półsłupki przez trzy następne rzędy. Do roboty! 16 rzędów za mną, odcinam, ale z takim dłuższym końcem, bo ten koniec przyda nam się później do połączenia elementów. Te elementy muszą być właśnie dwa, czyli jak skończymy jedną taką górę, jedno takie kółko, to robimy drugie. Tego drugiego już nie odcinamy, oczywiście też tutaj robimy tyle samo dokładnie rzędów, tyle samo dokładnie oczek musi być na samym końcu, więc trzeba sobie policzyć. I teraz myślę, że ważna rzecz, jeżeli gdzieś tutaj umknęło Wam jakieś jedno oczko, to istotne jest to, żeby przy tych trzech ostatnich rzędach, które są tylko pojedynczymi półsłupkami, wyrównać tą ilość, czyli na przykład jeżeli brakuje jednego, czyli brakuje dwóch, to żeby zrobić na przykład podwójne półsłupki. Nie ma znaczenia, że to trochę wybiegniemy, że odbiegniemy od schematu i te półsłupki gdzieś tutaj się nie znalazły, dlatego że wielkość tego kółka i tak będzie taka sama, no bo jeden czy dwa półsłupki to naprawdę nie robi różnicy. Grunt, żeby gdzieś tutaj zgubione, grunt, żeby tutaj na samym końcu zgadzała się w ostatnim okrążeniu liczba półsłupków. Jak wspomniałam, tego ostatniego kółka już nie odcinamy od nitki, od motka. Możemy natomiast wyciągnąć te nitki, które były dla nas znacznikiem. Przydadzą nam się teraz znaczniki, ale plastikowe, przynajmniej na ten moment, bo tak, musimy odliczyć sobie w jednym i w drugim kółku po 8 półsłupków, 8 pustych oczek. To zostawiam, to jest ostatnie oczko, które wykonałam. W sumie 78 pojedyncze. I teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I tutaj w to dziewiąte wkładam znacznik. To samo robię przy tym drugim właśnie kółku. To wyciągam i teraz puste. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewiąte będzie miało znacznik.
Będziemy łączyć ze sobą teraz dwa kółka i zaczynamy od tego, które ma nitkę. Wkładam szydełko tam, gdzie jest właśnie nitka, przy tym oczku. I teraz tu jest środek. Tu jest środek, mam takie dwa lejki, można powiedzieć. Przykładam szydełko do tego miejsca, gdzie jest znacznik drugiego kółka. Wyciągam na razie. Wbijam się w to miejsce. Tak. I teraz co jest ważne? Ja wbiłam tak jakby byle jak, po to, żeby zwrócić uwagę na nitkę. Ta nitka musi być z prawej strony. Czyli przekładam sobie tak, żeby była z tej strony szydełka. I teraz będziemy cały czas pracować półsłupkami, więc teraz też pracujemy półsłupkiem. Przeciągam nitkę, ale tylko przez to oczko, w które się wbiłam. I stop. Tylko tak. Teraz przerabiam je półsłupkiem. To jest pierwszy półsłupek, który rozpoczyna nam nowy rządek. Zaznaczam sobie tutaj znacznikiem. Tak to wygląda. Ups, wyszło mi szydełko. Dobrze. I teraz przechodzimy płynnie do kolejnego oczka. Zobaczcie, tutaj się wydaje dużo luzu, ale to jest oczko, z którym się połączyłam, więc nie następne. I przerabiam. Widać teraz, że tu jest taki jakby większy otworek, ale jego nie będzie, on nie będzie widoczny. I płynnie jadę sobie z pojedynczymi półsłupkami dookoła tego całego kółka. Tu wszędzie będą pojedyncze, aż do momentu, gdy dojdę do tej pętelki. I tutaj zatrzymam się i pokażę, co dalej robić. No będziemy oczywiście łączyć to z tym fragmentem. Tymczasem pracujemy tutaj pojedynczymi półsłupkami. No i gotowe. Przejechałam tutaj dookoła. Rozpoczął mi marker zielony. Tak, i tutaj mam przerobione 69 półsłupek, policzyłam. Było w sumie, przypomnijmy sobie, na samym końcu, gdy skończyliśmy nasze kółko w 16 rzędzie, 78 półsłupków. 8 oddzieliliśmy sobie tutaj. Więc jeżeli przejechałam dookoła, zostawiając tutaj tą ósemkę i ostatnie oczko, o tutaj, to mam tu 69 półsłupek. I teraz tak, tą końcówkę, która tutaj była, wyjęłam. Tak, żeby była luźna nitka. Nie jest to już pętelka. Na razie nic nie zaciskam, nic nie robię. I to oczko też przerabiam. To będzie 70 oczko. Jest tutaj jeszcze luźno. Teraz tą końcówkę wkładam sobie o tutaj do środka. Ona mi się przyda za chwilę. Na razie ją odkładam. Będziemy teraz tak samo jak i ten pierwszy brzeg łączyć drugi brzeg. Więc wyciągam znacznik. Szydełko, pyk. Nitka z tej strony. I teraz przeciągam przez tą dziurkę nitkę, tak jak i wcześniej. I przerabiam półsłupkiem, ale sobie skrócę jeszcze tutaj ją, żebym nie miała dużej dziury. I teraz pyk, półsłupek. Tak skróciłam, że mam ciężko, ale się da. Mamy pierwszy półsłupek tutaj. Zaznaczam znacznikiem. To też jest ważne, żeby ten drugi znacznik, pomimo, że on nie rozpoczyna rzędu, żeby też był włożony. Czyli tak, ten rozpoczyna, a ten będzie też potrzebny nam później do liczenia. I tak samo jak i tutaj zrobiliśmy całe kółko, tak i tutaj robimy całe kółko. Mamy pierwszy półsłupek, pyk, 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 musi nam wyjść 70 półsłupków razem. Czyli jak ten jest pierwszy, to teraz robię drugi, trzeci i tak dalej, i tak dalej. Gotowe, przeszłam tutaj do końca i na razie się tutaj zatrzymuję. To jest mój 70 półsłupek na tym drugim kółku. Zaraz będziemy zmniejszać ilość oczek, ale najpierw zajmijmy się tą dziurą, która tutaj jest. Chwytamy sobie za szydełko, wyjmuję je na razie i wyjmuję tak, żeby zrobić większą pętelkę, żeby mi się nie spruła. I zaczynam przekładać z jednej na drugą stronę tą końcówkę, którą odcięliśmy. Najpierw zaczynam od tego miejsca, gdzie nie mam tej nitki. Tu jest znacznik i tu mam to pierwsze oczko. Ono jest przerobione, ale ja już tutaj się wbijam, bo będzie ładniej. I tak samo po drugiej stronie szukam tego samego oczka, tylko z drugiej strony. To jest to oczko takie luźne.
zaraz przy tym naszym sznurku odciętym i przeciągam przez obie strony. Przekładam teraz tutaj i tak na okrętkę będziemy robić. Kolejne oczko, wbijam się, szukam tego samego oczka, tylko że na drugim brzegu jest. I znowu podkładam i przeciągam przez oba oczka. Na drugą stronę nitkę wbijam się, szukam oczka na drugim brzegu, przebijam się przez nie i przeciągam. I tak cały czas. Do samego brzegu. Tylko w ten sposób. Można sobie jeszcze mocniej tutaj ścisnąć, ściągając sobie sznurek, czy tam włóczkę. I tu na końcu i w tym miejscu, gdzie są te pierwsze półsłupki, to też, bo zobaczcie, jeżeli tego nie zrobimy, to będzie taki tutaj otwór. Więc tu się jeszcze wbijam i naprzeciwko tu przekładam. O, i tak. I teraz musimy coś z tą nitką zrobić. Ja robię w ten sposób, że tutaj mam tą pętelkę, którą przed chwilą zrobiłam, więc przeciągam oczko, o nitkę, ale tak, żeby zrobić oczko. Mam nadzieję, że widać. Przełożę sobie teraz na tą stronę szydełko i teraz przeciągam końcówkę. Całkowicie, tak, żeby wyjąć szydełko. I tutaj ściskam. Zrobił mi się taki supełek i o to chodziło. Można tutaj jeszcze właśnie w tym ściegu, który nam się zrobił, gdy zszywaliśmy na okrętkę oba brzegi, można poprzeciągać ten sznurek i w którymś miejscu znowu pod którąś pętelką zrobić taką nową pętelkę i przez nią przeciągnąć sznurek. Supełek, pyk. I potem to zostawić w środku tutaj, w tym kółku. To się schowa samo. Wracamy do pracy tutaj. Będziemy pracować zgodnie ze schematem, więc będzie to wymagało nadal liczenia oczek. Najpierw zrobimy sobie pierwsze oczko. Odpinam. Robię półsłupek w tym samym miejscu. I teraz pyk. Zaznaczam znowu znacznikiem. Mamy pierwsze oczko z tego rzędu. Więc 17 rząd to był za nami. To były te pojedyncze półsłupki plus łączenie tych dwóch brzegów. Więc teraz zabieramy się za rząd numer 18, gdzie robimy teraz 34 pojedyncze półsłupki. Ten był pierwszy. Teraz robimy drugi. Trzeci. 4, 5, 6 i tak dalej. Gotowe. Tu rozpoczęłam ten rządek. Zrobiłam 34 półsłupki i stop. Muszę wytłumaczyć, co teraz się dzieje. I teraz tak. Mamy 70 półsłupków, bo nie liczę tych oddzielonych 8, czyli 7, pracujemy cały czas na każdym kółku w 70 półsłupkach w tym rzędzie. I teraz, jeżeli podzielimy je na 2, tak żeby wyznaczyć środek, bo w środku będziemy zmniejszać ilość oczek, to wychodzi, że mamy po 35 oczek na prawą i na lewą stronę tego naszego kółka. Musimy teraz złączyć 2 oczka. Czyli stąd biorę jedno oczko i stąd biorę jedno oczko. Zostaje nam tutaj po bokach 34. A z tych powstanie mi jedno oczko, bo te dwa połączę ze sobą. Czyli w sumie powinniśmy mieć 34 oczka, dwa złączone i na koniec jeszcze 34 oczka. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe. Zaraz to pokażę. 34 oczka zrobione. Wkładam szydełko tutaj i teraz łapię ze sobą równocześnie dwa oczka, ale tylko za jedną nitkę. To jest pierwsze oczko pod jedną nitkę. Drugie oczko
pod jedną nitkę, przeciągam nitkę od motka przez oba. Będę to jeszcze powtarzać, to będzie widać. I z dwóch oczek zrobiło mi się jedno. Więc teraz to moje 34 oczko plus to sklejone z dwóch jedno przerabiam. Czyli złączyłam oczka ze sobą, to jest to łączenie. Tu zrobiłam od zielonego markera zielone. Od zielonego markera 34 złączyłam i tu zostało mi do zrobienia znowu 34 oczka. Więc po złączonym tym oczku, zobaczcie, tutaj jest taka dłuższa nitka, żebyśmy tylko jej nie złapali. Przerabiamy następne oczko, bo to jest nitka z tego drugiego oczka, które żeśmy złapali. I mamy teraz tutaj do wykonania 34 półsłupki. Dokładnie ten sam zabieg zrobimy na drugim kółku, na drugiej części naszego serca. Tymczasem dziergamy 34 półsłupki. No i zrobione. W 18 rzędzie mam zrobioną połowę już, pierwszą, czyli to całe kółko. Dochodzę do miejsca, gdzie rozpoczynam pracę nad drugim kółkiem, cały czas w tym samym 18 rzędzie, więc zmieniam marker, znaczy odczepiam, robię półsłupek, to jest pierwszy półsłupek z 34, które muszę tutaj teraz zrobić na drugim kółku i dokładnie to samo, co tutaj robiłam, robię i tutaj. Czyli tak, to był pierwszy półsłupek, teraz w kolejnym oczku drugi, trzeci, czwarty, piąty. I jak zrobię 34, to się zatrzymam i jeszcze raz razem połączymy oczka. Drugie kółko, 34 oczko, 34 półsłupek, więc teraz 35 za jedną nitkę łapię, 36 za jedną nitkę łapię, przeciągam nitkę od motka przez te dwie pętelki, tylko dwie, op, jest. Mam teraz dwie pętelki na szydełku, które razem przerabiam. Złączyłam dwa oczka w jedno. Przerabiam teraz kolejne już pojedynczym półsłupkiem. Według schematu mamy przerobić teraz 34 pojedyncze półsłupki. Więc tak do końca już pracujemy, aż dojdziemy do tego markera, który rozpoczyna nam wszystkie rządki. U mnie jest to marker zielony, więc teraz kończę rząd 18. Zaczynamy teraz rząd 19, więc wyjmuję marker, przerabiam półsłupek, zaznaczam na tym nowym półsłupku marker i teraz, tak jak w poprzednim rzędzie, tak i tutaj, na boku jednego i drugiego kółka będziemy zmniejszać ilość oczek poprzez łączenie dwóch półsłupków razem. I tak będziemy robić już za każdym razem w każdym rzędzie. Będziemy na bokach tych kółek zmniejszać ich ilość. Więc teraz tak, zrobiłam pierwszy półsłupek, dalej będę robiła jeszcze 32, bo razem 33 i teraz półsłupek 34 będę łączyła z następnym. Zatrzymam się i jeszcze raz pokażę to łączenie, żeby mieć pewność, że wszyscy zrozumieli. Na chwilę obecną, żeby nie było za dużo potoku słów, 33 oczka, to jest pierwsze. Teraz drugie, trzecie i tak dalej. 33 półsłupek zrobiony, więc 34 i 35 łapiąc za jedną nitkę łączę ze sobą i pętelka, która mi z niego wychodzi, teraz będzie przerobiona razem z pętelką, którą mam tutaj na szydełku. I teraz tutaj do połowy kółka, do tego markera numer 2, tego, który mam na środku, mamy do zrobienia 34 półsłupki. W sumie całe to kółko będzie miało teraz 68 półsłupków. Warto sobie co jakiś czas przeliczyć, czy jest wszystko w porządku, ale jeżeli zmniejszamy według tego wzoru, powinno być wszystko ok. Więc teraz dziergamy 34 półsłupki. Kiedy dojdę tutaj do znacznika, to rozpocznie mi teraz to samo, co tutaj,
I też będę liczyła 33 półsłupki, następnie 34 i 35 połączę i od tego połączonego półsłupka zrobię 34 półsłupki. Rząd 19 gotowy, teraz robimy rząd 20. 33 pojedyncze półsłupki. Dwa ze sobą łączymy i następnie znowu robimy 33 półsłupki. Dochodzimy do markera. Od markera zaczynamy odliczać pierwszy i robimy w sumie 33 półsłupki. Dwa ze sobą łączymy, one będą zawsze gdzieś tutaj z boku. I od tego połączonego, od połączonych dwóch półsłupków znowu dziergamy pojedyncze półsłupki 33. Łącznie tu będzie 67 i tu będzie 67. Każdy rząd, tak jak już mówiłam wcześniej, tak i teraz już będę powtarzać, na jednym z tych kółek będzie nam ubywać po jednym półsłupku, więc jak teraz dążymy do 67, to przy 21 rzędzie będzie 66 i tak dalej, i tak dalej. Tak więc ja nie będę już tego pokazywała na filmiku, bo myślę, że wiemy, jak to robić, natomiast tutaj będzie rozpiska po kolei, żeby ktoś się nie pomylił na wszelki wypadek, jak się zmniejsza ilość oczek, ile potrzeba z jednej strony łączenie, ile potrzeba z drugiej strony kółka. Więc w ten sposób to rozpiszę i kontynuujemy dalej. To będzie bardzo dużo pracy, ale efekt jest bardzo fajny, więc myślę, że warto. To dziergamy. Teraz będę już pokazywać na tej włóczce, z której faktycznie robię poduszkę, tą główną część, gdzie się dodaje, a później odejmuje oczka. Chciałam pokazać na sznurku, bo po prostu było wyraźnie widać. Teraz jak już wiemy, w jaki sposób to opowiadam, to będę kontynuowała na włóczce Himalaya, bo ze sznurka akurat poduszki nie chcę mieć. I teraz tak, mam tutaj na obwodzie łącznie 74 oczka. Pora teraz zacząć zmniejszać ten obwód o wiele szybciej niż do tej pory, bo do tej pory łączyliśmy tylko po bokach oczka, więc co chwila, znaczy co rząd ubywały nam dwa oczka, a teraz musi nam ubywać trochę więcej. Bo jeżeli będziemy cały czas szli tym schematem, to zrobi nam się taki długi, długi, długi czub. Natomiast potrzebujemy trochę szybciej skrócić to serce, dlatego teraz tak, po pierwsze wyjęłam drugi znacznik, mam tylko znacznik numer 1, który oznacza u mnie rozpoczęcie nowego rzędu, wyjmuję go i zamieniam go znowu na sznurek, bo będzie mi łatwiej go po prostu przekładać, będziemy teraz szybko pracować i robimy 7 pojedynczych półsłupków, a 8 i 9 łączymy razem. Znowu odliczamy od 1 do 7, a następnie i robimy właśnie 7 pojedynczych, a następnie łączymy ze sobą 8 i 9. Zademonstruję to. Pierwszy półsłupek pojedynczy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, skrzypiąca włóczka, szósty, siódmy i teraz łączę. Tylko za jedną nitkę łapię, dwa kolejne oczka, przerabiam, pyk i znowu 7 pojedynczych, natomiast 8 i 9 łączę razem. I tak teraz będziemy pracować, gubiąc te nasze oczka i co rząd będziemy zmniejszać ilość pojedynczych półsłupków. Jak tutaj zrobiliśmy 7 pojedynczych półsłupków, a 8 i 9 łączymy, to w kolejnym rzędzie będziemy robić 6 pojedynczych półsłupków, 7 i 8 łączymy. W następnym jeszcze będzie 5 pojedynczych półsłupków i 6 i 7 łączymy. I jeszcze w następnym będzie 4 pojedyncze półsłupki, 5 i 6 łączymy i stop. No i gdy zrobimy ten rządek, gdzie mamy 4 pojedyncze półsłupki, a 5 i 6 łączymy razem, to zaczyna nam się to wszystko zbiegać do środka i no jeżeli będziemy to kontynuować, to zrobi nam się tutaj taka
Ten czubek nie będzie czubkiem, tylko będzie bardzo płaski, taki bardzo zaokrąglony, a serce powinno troszeczkę jednak tam się schodzić do siebie, do środka, w formie takiego trójkąta. Dlatego teraz ten następny rząd będziemy robić same pojedyncze półsłupki, dzięki temu właśnie troszeczkę nam to pójdzie znowu do góry, więc robimy teraz rządek pojedynczych półsłupków. Gdy zrobimy rządek pojedynczych, to teraz dwa kolejne rządy będą polegały na zmniejszaniu ilości oczek, więc kontynuujemy to co wcześniej, czyli robimy teraz trzy pojedyncze półsłupki, czwarty i piąty łączymy i tak cały rząd, a później pierwszy i drugi to są pojedyncze, trzeci i czwarty łączymy i tak cały rząd. I kiedy zrobimy właśnie ten rządek, gdzie mamy dwa pojedyncze półsłupki, a trzeci i czwarty łączymy, to potem znowu rządek pojedynczych samych półsłupków, żeby znów wyrównać, raczej unieść lekko to, co zacznie nam się zaraz po tych dwóch rzędach zwijać. Czyli teraz dziergamy w sumie trzy rzędy. Dwa, gdzie zmniejszamy ilość półsłupków i trzeci, gdzie robimy same pojedyncze. No i ostatnia prosta przed nami. Teraz robimy rząd, gdzie będziemy robić jeden pojedynczy półsłupek, a drugi i trzeci łączymy ze sobą, tak cały rządek. Następnie robimy dwa rządki samych pojedynczych półsłupków. Dzięki temu zrobi nam się taki fajny czubeczek. Więc teraz przed nami trzy ostatnie rzędy. Gdy skończymy trzy rzędy, to już koniec w ogóle. Wyciągam znacznik. Przyda nam się teraz taka dłuższa końcówka, więc może nie taka długa. O, taki kawałek. Wyciągam pętelkę. Teraz chwytamy za szydełko. I będziemy zamykać nasze kółko i robimy to w ten sposób, że raz wkładamy szydełko do środka. Można to zrobić też igłą dziewiarską. I przyciągamy końcówkę. A raz bierzemy kolejne oczko od zewnątrz. Potem znowu do środka. A potem znowu z tej strony. I tak na okrętkę przeciągamy aż do samego końca. Gotowe? Przełożyłam nitkę już przez cały ten otwór. Zaciskam, ciągnąc tylko za to i mamy już ściągnięty cały środeczek. I teraz tak, wbijam się szydełkiem gdziekolwiek, tylko trochę niżej. Wchodzę szydełkiem, tym łebkiem w środek, tylko tak, żeby za bardzo nie rozciągać tego środka. Przeciągam nitkę i jeszcze dalej gdzieś nurkuję i znowu przeciągam tą nitkę. Dobra. I teraz tak, tutaj łapię za jedną z nitek. Przyda się mniejsze szydełko, będzie łatwiej. O, pod jedną nitkę robię pętelkę. Przeciągam przez tą pętelkę końcówkę. Tutaj palcami robię taki supełek. Biorę to większe szydełko. Pojawiam się tuż koło tego supełka i wciągam końcówkę. I tą końcówkę dalej gdzieś chowam. Batnę ją, bo jest bardzo długa i bym mogła tak przeciągać do połowy tego serca. A tak już po prostu, o, wciągnę gdzieś na dół. O, i tak wygląda ta nasza dupeczka serca. No to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik był dla Was inspirujący i wydziergacie dla siebie lub dla kogoś takie serce. Dajcie znać w komentarzach, czy było ok, bo było trochę nietypowo, że było właśnie była ta rozpiska wzoru. Pamiętajcie o subskrypcji kanału oraz o naciśnięciu tego dzwoneczka, który jest obok, bo dzięki temu będziecie otrzymywać powiadomienia o nowych filmikach, a mam jeszcze sporo pomysłów w zanadrzu. Zapraszam Was do siebie na media społecznościowe, Instagram, Facebook, Patronite, wzory, których tutaj nie ma na YouTubie i zapraszam również na Buy Coffee. Pozdrawiam i do roboty!